Witam w kolejnym filmie. Tym razem mam tutaj takie oto urządzenie, czyli ogrzewanie postojowe firmy Iber-Sprecher. O ile dobrze wymawiam, nigdy nie uczyłem się niemieckiego, także sorry. Jest to urządzenie o nazwie Hydronic B5WS. Oznacza, że jest to ogrzewanie wodne dla silników benzynowych. Kupiłem je już jakiś czas temu wraz z uchwytem mocującym do wektryce i właśnie wektryce będzie dotyczył ten film. No i jeśli macie właśnie taką wektrę z klimatronikiem, to to jest dość istotne, no to aż się prosi o montaż takiego ogrzewania, ponieważ jest to stosunkowo proste zadanie do wykonania. Część instalacji elektrycznej już jest w samochodzie, resztę trzeba sobie dorobić. A najważniejsze to kupić takie urządzenie, które jest sprawne technicznie. One mają już swoje lata, także wszystko jest możliwe, że to nie działa. I zanim to zamontuję w tym samochodzie, to chciałbym właśnie sprawdzić, czy daje ono w ogóle jakieś oznaki życia. Stąd ten film z aktywacją. A z samym montażem, jeśli będzie wszystko ok, to myślę, że do zimy się wyrobię i coś tam nagram. Dobra, coś więcej na temat takich urządzeń powiem w filmie, w którym będę montował właśnie tego Eberfresha. Jeżeli taki film w ogóle będzie. No a z rzeczy najważniejszych, tak jak już byście chcieli koniecznie szybko kupić, to po pierwsze musi to być urządzenie z wektry. Dobrze by było, żeby miało tą blachę mocującą, ponieważ jest tutaj w tym samochodzie już miejsce wyznaczone, gdzie to ma być zamontowane, także otwory pasują, na pewno ułatwi to w znacznym stopniu montaż. Kolejna sprawa, jeśli macie klimatronika, to taki piecyk musi mieć wtyczkę 6-pinową, z czego 4 piny tylko są obsadzone, ponieważ jest to piec sterowany cyfrowo poprzez magistralę CAN. W zwykłych klimatyzacjach piecyki są analogowe. Poznacie to również po wtyczce, która jest w komorze silnika. Tam będą wszystkie 6 pinów uzupełnione. Oczywiście trzeba również zwrócić uwagę na rodzaj zasilania paliwem, czyli benzyna lub diesel, a to z jakiego auta, o jakiej pojemności pochodzi sam piecyk już jest mało istotne. Byle był to Opel, Vectra lub Signum, no benzyna lub diesel, już pojemność się nie liczy. Dobra, a więc zaczynamy od uzupełnienia bezpiecznika F23, jest to bezpiecznik 20-amperowy. Dobra, jeśli chodzi o wtyczkę do podłączenia, znajduje się ona między filtrem powietrza a silnikiem, tutaj gdzieś z tyłu. Tutaj taka wtyczka, no jeżeli nie ma wszystkich pinów obsadzonych, no to jest to wtyczka pod piecyk na linię CAN. No i są 4 kabelki, pomyliłem się wcześniej mówiąc, że 3. Podłączam na krótko, zobaczymy czy to będzie działać. Dobra, jak widzicie weba są na razie tylko wrzucone. Właściwie Eberfresher, sorry, że się mylę cały czas. Kostka wpięta. Także próbujemy aktywować. Weba są wrzucone pod maskę, wtyczka podpięta, także uruchomiłem techa i będziemy próbowali to jakoś zalogować. Także wchodzimy sobie w diagnostykę, wybieramy rocznik oraz samochód. Zaczniemy od informacji rozrywka, DIS, czyli wyświetlacz. Potwierdzamy włączenie zapłonu. Potwierdź. Wchodzimy w programowanie i zaprogramujemy konfigurację CAN małej prędkości. Webas to, a właściwie ten Eberfresher pracuje na kanie małej prędkości, także wszędzie, praktycznie we wszystkich modułach, w których ten kan się konfiguruje, trzeba ustawić, żeby dodatkowa nagrzewnica występuje. Czyli AHS, dodatkowe urządzenie grzewcze, zmieniamy na występuje. Programowanie udane. Potwierdzamy, wychodzimy, wchodzimy sobie w nadwozie i teraz po kolei dodatkowa nagrzewnica, to zostawimy sobie na później. Klimatyzacja automatyczna, wchodzimy,
potwierdzamy włączenie zapłonu. Potwierdzamy. Teraz programowanie. Kan średniej prędkości tutaj mamy. Zobaczymy, czy to będzie. Tutaj tego nie ma. Więc wychodzimy. Indeks kodów. Proszę czekać. I mamy lokalizacja sterownika. Ogrzewanie dodatkowe. Wchodzimy w to sobie. I występuje bez zdalnego sterowania. Klikamy program. Program. Tutaj potwierdzamy. Programowanie udane. Także wychodzimy z tego. Jedziemy dalej. CIM. Potwierdzamy. Potwierdzamy. Programowanie i konfiguracja kanwa i prędkości. Potwierdzamy. I szukamy AHS. Mamy. Zmieniamy na występuje. Program. Potwierdź. Wychodzimy. BCM. Czyli moduł sterujący nad gwoździem. Potwierdzamy. Potwierdzamy. Programowanie. Znowu kanwa i prędkości. Znowu szukamy AHS. Zmieniamy na występuje. Program. Wychodzimy. Wchodzimy. Łek. A zobaczymy jeszcze, czy wrec też może tam trzeba to aktywować. Otwierdź. Programowanie. Kan małej prędkości. Wszędzie tam, gdzie kany małej prędkości, na pewno będzie też nasz piecyk do aktywacji. Tutaj trzeba podać PIN samochodu.
i również tutaj jest nie to. AHS występuje. Programujemy. Programowanie udane. Wychodzimy UEK. I programujemy potwierdź. Troszkę tego jest do aktywacji. Chociaż już powinno działać wszystko. Moduł drzwi kierowcy. Potwierdzamy. Programowanie. Wyłącz silnik, jest wyłączony. Znowu PIN. Komem byłoby znacznie szybciej. Tutaj tu już leci we urządzenie i nieco wolno chodzi. Już jest. Następuje program. Programowanie udane. Co nam tam jeszcze zostało? PDM, tu też pewnie to będzie. Potwierdź. Potwierdź. Programowanie. Kan mała prędkość. Potwierdź. Znowu PIN. Enter. OK. AHS występuje. Program. Potwierdź. Chyba wszędzie aktywowałem. Teraz wejdziemy w dodatkową nagrzewnicę. Włączyć zapłon. Potwierdzamy włączenie zapłonu. Mamy AHS. Dwa błędy. Potwierdź. Diagnostyczne kody usterek. Odczytaj info. I mamy obwód dmuchawy poza wymaganym zakresem. Ciekawe. Następny. Przerwany obwód pompy paliwa urządzenia grzewczego. No, czyli no, pompka jest niepodłączona, także tym błędem się nie przejmuję. Natomiast tą dmuchawą. Czy uszkodzona jest dmuchawa, czy coś ze sterownikiem? Jak myślicie? Dajcie znać w komentarzu. Trzeba będzie i tak to chyba rozebrać i zobaczyć. No, a teraz zobaczymy, czy pojawiło się dodatkowe menu. Mamy.
ogrzewanie postojowe. Jest możliwość zaprogramowania czasów startu urządzenia. Spróbuję wystartować teraz. Włącza się tylko dmuchawa z klimatronika, nic więcej. Nie słyszę, żeby tam pompka wystartowała z webasta. Dobra, jak widzieliście, aktywacja techem zajmuje kilka minut, opcomem pewnie byłoby szybciej. No niestety, ten błąd dmuchawy nie daje mi spokoju. Trzeba będzie to sprawdzić. Liczę tutaj na waszą pomoc też, coś doradzicie. Czy to sterownik, czy raczej ta dmuchawa, czy to tam się mogło popsuć, bo szczerze powiedziawszy, jakoś nie znam się za specjalnie na tych urządzeniach. Co jeszcze? No jeśli uda mi się to naprawić, to prawdopodobnie zamontuję gdzieś na jesieni tego roku. Także wtedy wam pokażę już, jak to działa, gdzie, co i jak jest zamontowane. No a w tym filmie to wszystko. Dzięki za uwagę. Do następnego. Cześć.